było kilka ciekawych akcji, które mogło przynieść, które mogły zakończyć się bramkami. Ziober zdecydował się na strzał. Cała akcja bardzo dobrze przeprowadzona, ale ta końcowa faza niestety nieudana. I teraz proszę spojrzeć na strzał Tarasiewicza. Bramka stoi jak zaczarowany, piłka trafia w słupek. No tylko pech pozbawił nas bramki, która zostałaby uzyskana w 41 minucie. To już ostatnia akcja pierwszej połowy spotkania. Rasz i dobra interwencja Jarosława Bako. Piłka wyszła na róg, ale róg nawet nie został rozegrany, bo sędzia zakończył pierwszą połowę spotkania. W drugiej połowie za Warzychę wystąpił Szewczyk, Warzychę zastąpił Szewczyk, a bramkarza Bakę Wandzik. Akcja z 63 minuty, akcja Polaków. Widzieli Państwo Furtoka, pretensje ma Ziober, którego Furtok nie dostrzegł, nie odegrał piłki do tyłu, strzelał na bramkę i szansa została zmarnowana. W 68 minucie mieliśmy kolejną akcję zespołu polskiego, tym razem wejście Wdowczyka zablokowane przez obrońców. Skończyło się tylko na rogu. Było kilka takich sytuacji pod bramką walijską, ale niestety nie zostały one wykorzystane. Kilkakrotnie Polacy grali po prostu za wolno. Tutaj dobry strzał Koseckiego, tyle że mocno niecelny. I teraz kilka kolejnych akcji z 70 minut tego spotkania. Podanie do Furtoka, piłka odbita, ale Furtok teraz dostaje piłkę, sygnalizacja spalonego. Spalonego nie było, boczny sędzia doskonale to wychwycił, też Austriak. I dopiero wejście tego Melvilla, o którym mówiłem, że wszedł do drużyny, że zastąpił stale grającego w zespole Younga, wyjaśniło sytuację. Popatrzmy jeszcze raz. Tutaj tym razem akcja Furtoka, proszę popatrzeć. To Kosecki, podanie do Furtoka, bardzo dobre podanie w pole karne. Furtok, uderzenie do bramki i grający z numerem 13 Goss odbija piłkę poza bramkę, a Tarasiewicz po prostu do piłki nie zdążył. Dobre wyjście Wandzika, wcześniej spalony. Anglicy, Walijczycy robili sporo zamieszania pod naszą bramką. Zresztą, jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, w drużynie walijskiej większość piłkarzy występuje w klubach angielskich. Tym niemniej z całą pewnością mieliśmy więcej okazji, choćby takich jak ta do strzelenia gola. Jeszcze raz Furtok, minięcie bramkarza i teraz po prostu nie trafił w piłkę. Gdyby czysto mocno uderzył w przeciwległą boczną siatkę, to wówczas padłaby bramka. A tak bramki nie ma. Była to 73 minuta spotkania. Mało było sytuacji pod dwoma bramkami, które, ja wiem, przyniosłyby dreszcz emocji widzom. Zresztą w końcówce tego meczu widzowie już byli zniecierpliwieni. Chcieli koniecznie zobaczyć wysokie zwycięstwo zespołu polskiego, ale to okazało się trudne. Bramka jak nie chciała paść, tak nie chciała. Z numerem 16 Cebula, który wszedł w drugiej połowie spotkania. Wejdzie jeszcze także i Gębura. Także cała 15, która była przygotowana na dzisiejszy mecz, została poddana jakiemuś tam sprawdzianowi. Teraz dobra interwencja Wandzika, który rzucił się pod nogi Rasza, wybił piłkę poza boisko. Ale nie było tutaj specjalnie jakichś nadzwyczajnych parad polskiego bramkarza. Raczej wybijał dośrodkowania, starał się przeszkadzać na przedpolu, nie dopuszczać bezpośrednią bliskość swojej bramki. Kolejna akcja Jacka Ziobra. Ziober, widać było, że chce grać, teraz Tarasiewicz, Szewczyk. Daleko wyrzucili koledzy Szewczyka w narożnik boiska. Szewczyk tam wywalczył róg i teraz dośrodkowanie z rogu. Za daleko, nie ma tutaj nikogo, zmarnowana sytuacja. Jeszcze jedno, takie samo jak poprzednie podanie do Szewczyka i trzeba tutaj oddać cześć temu zawodnikowi, po prostu do tego podania po raz drugi także doszedł. Kevin Radcliffe na Państwa ekranach z numerem 6, zawodnik z Evertonu, 53. występ tego gracza w reprezentacji. Rekordzistą był oczywiście Nikolas, który po raz 70. wystąpił w zespole narodowym w drużynie Walii. W końcówce tego spotkania niewiele się działo. Wyglądało na to, że mimo iż to mecz towarzyski, to obydwa zespoły chcą zachować czyste konto. Wzbudziło to protesty widowni. W pewnym momencie nasz zespół miał dobrą sytuację do przeprowadzenia akcji ofensywnej, jednak starał się po prostu utrzymać piłkę, starał się jej nie stracić. Publiczność przyjęła to wyraźnymi gwizdami. Senne dosyć tempo. I muszę przyznać Państwu, że mecz ten w sumie rozczarował. Ale gdyby w tym spotkaniu z sytuacji, które zostały stworzone przez zespół Polski, padły bramki, wówczas myślę, że wszyscy byliby i zadowoleni, i widzowie wyszliby zadowoleni ze stadionu, i wszyscy pozostali kibice, którzy dowiedzieliby się o przebiegu tego spotkania, choćby z naszego przekazu, czy potem z prasy. A tak dobiega końca ten mecz. Jeszcze jedna zmiana, to właśnie Gębura w tej chwili wchodzi na boisko. Ostatnie już 8 minut meczu. Jego miejsce teraz będzie Roman Gębura, oznaczony numerem 15. Rozpoczęło spotkanie 4 zawodników, którzy grają na co dzień w naszej lidze. Pozostała 7 była zawodników, którzy grają poza granicami kraju. Pod koniec wszedł Cebula, wszedł Gębura i Szewczyk. Widzą Państwo ten moment takiej właściwie nijakiej gry, takiego przepychania. Teraz dobra interwencja Nawrockiego. Takie minuty, w których nic się nie działo i bardzo wiele było takich właśnie w dzisiejszym spotkaniu. Nie wiem, czy ten sprawdzian da wiele odpowiedzi na pytania, które dręczą, nurtują trenera Strejlała. Myślę, że jednak mimo wszystko towarzyski mecz to nie spotkanie mistrzowskie, nie spotkanie o punkty i jakoś, chociaż to dziwne, trudno wyzwolić piłkarzom w sobie energię po to, żeby w takim meczu wykazać się pełnią umiejętności. Ziober, jeszcze jedna akcja tego piłkarza, dokładne podanie, ale Tarasiewicz starał się w tej akcji tylko wywalczyć róg, ponieważ nie dysponuje nadzwyczajną szybkością, zwyczajnie jest wolny i potem po tej akcji Jacek Ziober zapał się za głowę. Gdyby dośrodkowanie było lepsze, no wówczas z całą pewnością sytuacja byłaby bardzo groźna. Tym bardziej zawodnicy polscy byli dobrze tutaj ustawieni w polu karnym i mogliby dojść do mierzonego, dokładnego podania. A tak szansa została zmarnowana. W walce o górne piłki oczywiście ogromne kłopoty zespołu polskiego. Wyspiarze, wiadomo, nie od dziś grają doskonale głową. Największe zagrożenie sprawiali ci piłkarze, którzy grali dobrze technicznie, którzy potrafili rozstrzygnąć pojedynek 1 na 1, zamieszać w polu karnym. Tyle, że w niektórych przypadkach takie sytuacje nie były wykorzystywane. Po prostu nadużywano dryblingu i wtedy, kiedy prosiło się o podanie zawodnikowi dobrze ustawionemu, oddanie strzału, piłka była tracona na skutek jakiegoś po prostu głupiego przypadku, jednego niepotrzebnego dryblingu więcej. Widzą Państwo, że obrona walijska także nie stanowi monolitu, że popełnia sporo błędów, że te piłki nie są dokładnie wybijane. I w tym momencie sędzia, pan Holzmann, zakończył spotkanie, które, jak już Państwo wiedzą, zakończyło się rezultatem bezbramkowym. W trzecim naszym kontakcie pomiędzy pomiędzy zespołami Polski i Walii. Uzyskaliśmy tym razem wynik bezbramkowy, a więc mamy na swoim koncie zwycięstwo, porażkę i remis. Wszystkie możliwe wyniki. Piłkarze rozstali się, jak Państwo widzą, w dobrych nastrojach. Sympatycznie, towarzysko. Wymienili się koszulkami.